Hej, zapraszam. Zakręciło mnie w nosie. Hej, witajcie drodzy widzowie w drugim odcinku z kariery na dziś. Real Madrid, Pablo Mar. Kariera oczywiście Pablo Mar i... No i... No i rozpoczynamy teraz z meczem z Espaniolem. Także dzisiaj też będzie dzisiaj emocji. Ja tu teraz odchodziliśmy bardzo rolę, teraz jeszcze raz i będzie odskoczymy jeszcze bardziej cicho. To są ich normalne, to są tam inne nazwy, a to jest ich trzeba. Czyli im wyjazdy przydalimy. O nie, ustawienia, gdy już przechodzę, żeby nie było deszczowa. Bezchmurnie. Czyli tak domyślnie, czyli... Najgowa. Dobra, są wypoczęci w miarę, także w trakcie meczu będziemy przeprowadzać zmiany, który będzie bardzo zmęczony. Ale Lewandowskiemu należy się mieć w pierwszym klasie, to są wyrzeczenia na boisku, to masakra. Będzie grał w pierwszym składzie, więc zmiennikiem będzie Borussia. Ale ten witamy Państwa z jednego z kultowych miejsc dla każdego kibica futbolu, czyli ze Stadio Santiago Bernabeu. Komentować to spotkanie będą dla Państwa Dariusz Spakowski i Jacek Laskowski. Ciekawe, co pokaże nam dzisiaj zespół gospodarzy? Jak sądzisz? Jak wypadnie? Imponująca forma w ostatnich kilku spotkaniach. Myślę, że trener ma podstawy do bycia zadowolonym ze swoich piłkarzy. Dzisiejsze spotkanie sędziuje Valente Larrazabal. I rozpoczęli, popatrzmy. Luka Modric. To z tego miejsca można strzelać. Ładnie teraz była szansa na oddanie strzału. Było blisko, jednak słupek. Piłka wciąż będzie przydzał tu dla Realu Madryt. Tylko kilka centymetrów dzieliło strzelca od zdobycia gola. Ale jakże ważny kilka centymetrów. Dobrze, atakujący zawodnik ma teraz wsparcie ze strony swoich kolegów. Uwaga, może być groźnie. Aj. Za mocno. Strata i przy piłce rywale. Jest okazja do strzału. Nie ma gola. Ależ znakomicie obronił. Real Madrid wywalczył rzut rożny. Kapitalne wejście obrońcy. To byłby gol. Fantastycznie wyręczył bramkarza. Javi López. Pérez. Pablo Chiappi. Dobra odebranie piłki bez fałów. Lewandowski. No, może być groźnie. Brawo, Bechnia. Może spróbować Lewandowski. Słupek uratował bramka Real Madrid.
strzelił, ale to jeszcze dwa razy słupek. Mocne uderzenie z bliska, także strzela bramki. Obrońca zupełnie zaskoczony, nie miał możliwości skutecznie zareagować. No dobrze, weźmy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Zobaczmy na rezultat, 1-0. Robert Lewandowski. Ale może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Lewandowski, będzie bramka, spójrzmy! Ależ piękna ucieczka, zrobił to fenomenalnie. Szkoda, że wykończenie pozostawia tak wiele do życzenia. Budowa stadionu Santiago Bernabeu rozpoczęła się w 1944 roku. Jednak obiekt otwarty został dopiero 3 lata później. Robert Lewandowski! Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Szkoda, mogło być groźnie. Out! Real Madrid wznowi grę. Luka Modric. Lewandowski, ale wspaniale! Rzut rożny dla Real Madrid. Naldo. Baran. Robert Lewandowski! Shit. Nie było tak łatwo. Dobrze, przebił się. Lewandowski pięknie interweniuje. Teraz. Tak, szkoda, strata. Gerard Moreno. Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. Lewandowski. Wiele obiecuje sobie po jego dzisiejszym występie. Zobaczymy, co nam pokaże. On nigdy nie daje spokoju obrońcom. Muszą na niego ciągle uważać. Robert Lewandowski. No udało mu się uwolnić spod opieki. Ma trochę. Robert, gol dla Real Madrid. Przewaga jednej z drużyn. Naldo. I teraz spójrzmy, Real Madrid przy piłce. Pablo Piatki. Złego. Dobre przejęcie podania w środku pola. Javi Lopez. Gerard Moreno. No, wychodził tam sam na sam. Podniesiona chorągiewka. No i mamy spalonego. A jednak żółta kartka. Poczekam na przerwę w grze i teraz pokazał mu żółty karton. Dziwna praktycznie trafiła przeciwnika, nie musiał się ruszać. Marcelo. Sędzia kończy pierwszą połowę, 2-0. Uła, trzeba przeprowadzić zmiany. To szybko.
nazwisko. Asensio. Jak opisałeś się? Marcelo Guarana się zamienić, żeby... Wymiana trójki graczy. Zobaczymy, co wniesie grze zespołu. Przed nami druga część spotkania. Pierwszej górą był Real Madryt, ale to dopiero połowa sukcesu. Interesująco. Christian Blanca, Real Madryt. Jeden gol Real Madryt. Dajmy odpocząć. Dajmy mu odpocząć. Zostawmy go na Ligę Mistrzów. Na Ligę Mistrzów. No, to już jest ewidentna różnica klasy. Powoli zaczynamy zastanawiać się, jakie mogą być maksymalne rozmiary porażki przeciwników. 3 do 0 to solidna zaliczka. Można już spokojnie myśleć o obronie wyniku. To jest Ross. Pytanie, co trzyma się przy piłce? Nie. Ja będziemy tak myśleć o obronie wyniku. Pablo Piala. Zawsze jak się myśli o obronie wyniku, zawsze coś strzela. Próbują ataku bokiem boiska. Teraz Moreno. Toni Kroos. Piękna interwencja. I piłka wybita do przodu. Marco Asensio. Strzela! Bramkarz chwyta piłkę po tym strzale. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. A szkoda tej okazji. Sytuacja dojrzała do tego, że będzie zmiana. Borja Mayoral. Strzela! Broni bramkarza, ale piłka wciąż na boisku. Zespół traci piłkę. Lewa pustało. Borja Mayoral. To nie mogło wpaść. Piłka poszybowała wysoko nad poprzeczką. Trener wprowadza świeżego gracza. Borja Mayoral. Szansa na oddanie strzału. Tak, mamy bramkę. Jest piłka w siatce. Kapitalnie to zrobił. Ależ rewelacyjnie pokazał się w swoich pierwszych minutach na boisku. Dopiero co zmienił kolegę, a już posłał piłkę do siatki. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Borja Mayoral. Dobrze, do przodu. Aut dla Realu Madryt.
Isco czeka na biegających kolegów. Będzie strzelał! Ach, doskonale to przeczytał. Finka zmienia właściciela. Żyk ryje, jest okazja. Dobra okazja, to świetnie interweniuje. Ej. Przeciwnicy przejmują piłkę. Piłkarz nadal leży na murawie. Tony wygląda na... naciągnięty mięsień. Pablo Piastri. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Prawie udało mi się urwać, ale obrońcy zdołali złapać go na spalonej. No, będzie zmiana. Marcelo. Borja Mayoral. Isco. Nie ma gola. Udaje mi się zabrać piłkę bez faulu. Borja Mayoral. Do końca regulaminowego czasu gry pozostało 180 sekund. Jest groźnie, może strzelać! Wygląda na to, że już nie bardzo im się chce wysilać. Niby ciągle atakują, ale jakoś tak bez przekonania. Koniec spotkania, efektowna wygrana, 4-0. Dziękuję za uwagę. Arekot 55. Do usłyszenia. Następne odcinka z kariery. Cześć. Nie wiadomo, kiedy będą następne odcinki. Ale do usłyszenia i cześć. I nagram wam Ligę Mistrzów, jak już mówiłem. Ale Ligę Mistrzów, spotkania półfinałowe nagram wam w poniedziałek, wtorek i chyba wracamy do kariery. Do usłyszenia jeszcze raz. Cześć.